gdzieś to zdefiniowaliśmy, ten problem, więc wydaje mi się, że no, że generalnie świat idzie w tym kierunku, mhm. tak? Że kobiety są bardziej aktywne na polach technologicznych, właśnie takich ścisłych, innowacyjnych. Chociażby taki banalny przykład, że dziewczyny po prostu rzadziej grają w piłkę, no, okay. a to jest właśnie geometria stosowana, można powiedzieć, te wszystkie kąty, uderzenia, wow. przedmiot w przestrzeni. A jeżeli tego nie robimy, jak jesteśmy mali, no to gdzieś tam jesteśmy spóźnieni później. Także mhm. ja nie mówię, że potem nie ma nic, żadnej różnicy, natomiast te różnice nie muszą występować, jeżeli dosyć świadomie do tego podejdziemy. I to jest w ogóle niesamowite przedsięwzięcie, dlatego że faktycznie 30 takich największych, najbardziej globalnych partnerów technologicznych zdecydowało się wejść w to przedsięwzięcie, wow. uwierzyło w ten 1000 kobiet. Tych najciekawszych technologii, tych też właśnie związanych ze sztuczną inteligencją, czy właśnie z różnymi nowymi tematami, czy po prostu z computer science, że ona cały czas jest dominowana przez mężczyzn, więc kobiety muszą się trzymać w pewnym sensie i razem, i wspierać, i pokazywać swoją siłę, i uczyć się też pewnych specyficznych rzeczy, jak na przykład negocjacje. Trochę tego nie umiemy, okazuje się. Nie mamy też pewności siebie aż tak dużo jak faceci. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, 13.10 Uchery. Dzisiaj waszym gościem u mnie jest... Bianka Siwińska z Fundacji Perspektywy. O Fundacji Perspektywy będziemy sobie jeszcze rozmawiali w kolejnych odcinkach, a dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się jednemu wydarzeniu, które już niedługo w Warszawie 27-28 listopada. No właśnie, co to będzie? Perspektywy Women in Tech Summit to ma być takie największe wydarzenie dla kobiet w technologiach w naszym regionie. A nasz region definiuje sobie jako Europę, ale też Ukrainę, Białoruś, te ciekawe tereny dalej, aż do Azji Centralnej, Rosja, Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, Gruzja, Armenia. Chcemy stworzyć takie miejsce, w którym będzie można spotykać uzdolnione technologicznie dziewczyny z tego regionu właśnie. Okej, okay. dobra, czekaj. Ja się muszę trochę zatrzymać, bo ja bardzo lubię, ja to nie zapomnę, ja muszę to powiedzieć, bo jak ktoś tak mówi, był taki moment, że ja cały czas pracuję dla takiej organizacji, która się nazywa Harley Davidson University i oni kiedyś mieli taki podział regionalny, gdzie ja odpowiadałem za centralną Europę. Centralna Europa zaczynała się na Cyprze, kończyła się dokładnie w Kazachstanie. O. Więc ja lubię, jak ktoś mówi o nasz region i podaje właściwie bardzo, bardzo podobny zakres. Skąd pomysł? No pomysł jest stąd, że my od zawsze właściwie, a właściwie dokładnie mówiąc od dekady wspieramy dziewczyny w technologiach, w nauce, w innowacji. Robimy dla nich szereg programów i mentoringowych, i stypendiów, i takie obozy dla informatyczek. Także intensywnie działamy na tym polu. Ja 10 lat temu uruchomiłam akcję Dziewczyna Politechniki. Także gdzieś ten temat leży mi na sercu bardzo. No a ten właśnie wielki summit, wielka konferencja gromadząca 1000 kobiet z całego tego naszego właśnie regionu, to ma być w pewnym sensie takie zwieńczenie tego wszystkiego. Zrobienie czegoś na dużą skalę, ważnego i takiego naprawdę już w perspektywie globalnej. Okej, okay. Kto może być uczestnikiem tego spotkania? No taką idealną uczestniczką jest... Okej, okay, dobra, czyli mówisz uczestniczką. Czy jak jestem facetem, mogę przyjść? Oczywiście, tylko chciałam powiedzieć, że no jakby okay. najbardziej i najgoręcej i najwięcej zapraszamy dziewczyn i studentki, i profesjonalistki, i naukowczynie, i twórczynie startupów, i kobiety, które się po prostu interesują informatyką, inżynierią, nauką. Natomiast również serdecznie zapraszamy facetów, mądrych panów, którzy mogą się dzielić z nami wiedzą. Mamy mnóstwo prowadzących warsztaty, mamy też speakerów, mężczyzn bardzo... bardzo fajnych. Mamy wolontariuszy chłopaków również, także zdecydowanie zapraszamy również mężczyzn, natomiast na pierwszym planie są na tym akurat wydarzeniu kobiety. Okej, okay, absolutnie to rozumiem i pewnie bardzo mocno popieram. Na razie zdefiniowaliśmy sobie, że to zainteresowanie światem technologii. No właśnie, co sprawia dzisiaj, że kobiety ciągnie do technologii? No myślę, że racjonalizm. Okej. Okay. Generalnie... Technologia jest kobietą, ja tego zaznaczę, jakby w ogóle. No to po pierwsze. Po drugie, no, zainteresowanie technologią może przerodzić się potem w bardzo fajną pozycję na rynku pracy, w ciekawe perspektywy, też taką możliwość wywierania pewnego wpływu na to swoje otoczenie, czy na tą przyszłość w mniejszym i większym wymiarze. Dobra kondycja finansowa może być też efektem tego zainteresowania.
stabilność, też fajne perspektywy wyjazdowe, podejmowania pracy w ciekawych miejscach. Także myślę, że po prostu racjonalne podejście, rozważanie logicznych argumentów przemawia za tym, żeby tymi technologiami się interesować. Okej. Ty jesteś doktorem. Tak, jestem. Nauk jakich? No ja akurat społecznych. Okej. To skąd u ciebie z perspektywy bycia doktorem nauk społecznych zainteresowanie kobietami w technologii? Wiesz co, długo nie umiałam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Faktycznie jak zaczynałam akcję dziewczyn Politechniki, właściwie do końca nie rozumiałam, dlaczego ten temat mnie tak poruszył i dlaczego to ja mam się tym zająć. Okej. Natomiast jak potem zaczęłam sobie tak analizować trochę moje życie, to doszłam do wniosku, że jest to uzasadnione, dlatego że ja pochodzę z domu, który był bardzo skomputeryzowany. Mój tata był redaktorem i założycielem pisma Bajtek. Okej. Także mieliśmy i komputery, jakieś robociki, dużo tej wiedzy do nas docierało. Natomiast z jakiegoś powodu ja nie byłam wciągana w ten obieg. Ja miałam starszego brata i jakby on był zadany do tego komputera, on faktycznie rozwinął w sobie dużo zainteresowań w tym kierunku, został informatykiem, a ja gdzieś tam z boku to wszystko obserwowałam. Okay. I wydaje mi się, że tak trochę to funkcjonowało w tamtych czasach, po prostu, że bez złośliwości, bez jakiegoś takiego perfidnego planu, jednak to społeczeństwo tak działało na dziewczyny, że nie zachęcano ich szczególnie do tego, mimo że u mnie warunki mogły być idealne. Okay. I to mnie właśnie skłoniło Myślisz, do tego, że coś z tym zrobić. Że prowadzisz akcję Dziewczyna Politechniki, czy zaczęła się 10 lat temu, czy coś się zmieniło? Tak. Co tak. się zmieniło? No chociażby udział właśnie dziewczyn na kierunkach inżynierskich na uczelniach technicznych w Polsce. Jak zaczynaliśmy, no to było tam niecałe 30%. Globalnie patrząc na wszystkie kierunki, na wszystkie uczelnie techniczne, no teraz jest prawie 40%. Także widać dużą zmianę. Nie ma już kierunków, na których nie ma w ogóle dziewczyn, co jeszcze dosyć często zdarzało się 10 lat temu. Jak mówią moi rozmówcy z uczelni technicznych, jakoś tak wszystko stało się bardziej normalne. Okay. I też jakieś takie bardziej zrównoważone. Nie mówię, że to wszystko jest efektem akcji Dziewczyny Politechniki, ale gdzieś w tym nurcie byliśmy, gdzieś to zdefiniowaliśmy ten problem, więc wydaje mi się, że no, że generalnie świat idzie w tym kierunku, tak? Że kobiety są bardziej aktywne na polach technologicznych, właśnie takich ścisłych, innowacyjnych. I ta akcja Dziewczyny Politechniki gdzieś tam w tym forfroncie tych wydarzeń po prostu była. Okej. Okay. Ja będąc jednak z mojego fundamentalnego wykształcenia psychologiem, chcę zadać jedno bardzo ważne pytanie o predyspozycję. Czy widzicie w ogóle jakąś zależność między płcią a skutecznością działania w danych zawodach? Czy to jest tak, że to jest faktycznie absolutnie społeczne i predyspozycji naturalnych nie ma żadnych? Znaczy różnic na poziomie mózgu na pewno nie ma, to wiemy. Natomiast jest tak, że w wyniku potem socjalizacji, edukacji pewne rzeczy się bardziej wykształcają u chłopaków, a mniej u dziewczyn. Na przykład? No na przykład takie postrzeganie przedmiotów przestrzeni, czyli takie bazowe rzeczy, które potem przydają się właśnie przy tych inżynierskich różnych czynnościach, planowaniu, projektowaniu. No chociażby taki banalny przykład, że dziewczyny po prostu rzadziej grają w piłkę, a to jest właśnie geometria stosowana, można powiedzieć, te wszystkie kąty, uderzenia, przedmiot w przestrzeni. Jeżeli tego nie robimy, jak jesteśmy mali, no to gdzieś tam jesteśmy spóźnieni później. Także ja nie mówię, że potem nie ma nic, żadnej różnicy, natomiast te różnice nie muszą występować, jeżeli dosyć świadomie do tego podejdziemy i nie będziemy dziewczynkom wciskać tylko i wyłącznie kucyków i lalek, a chłopcom tylko i wyłącznie zabawek edukacyjnych, tylko też po prostu będziemy jakoś tak bardziej podchodzić indywidualnie do naszych dzieci i będziemy dopasowywać jakby te stymulanty do ich rozwoju, do ich zainteresowań. Przecież to też nie jest tak, że każda dziewczynka teraz ma być, nie wiem, inżynierką czy programistką, natomiast chodzi o to, żeby gdzieś... Żeby te, które chciały, mogły. Tak, żeby gdzieś tego nie zgubić po drodze. Jeżeli jest jakieś zainteresowanie, jakaś inklinacja w tym kierunku, to żeby po prostu to pielęgnować i dać im rozwinąć te skrzydła. I tak samo, jeżeli chodzi o chłopców, no jeżeli oni nie chcą pewnych rzeczy robić, to też nie muszą, a mogą robić rzeczy zupełnie zaskakujące, że tak powiem, ze społecznego punktu widzenia. Do czego zachęcam. Wróćmy do samego spotkania. Jak wygląda struktura organizacyjna, jak będzie wyglądało wydarzenie, gdzie się odbywa i wszystkie rzeczy takie, które byśmy chcieli wiedzieć z góry, planując ewentualny swój udział?
A to będzie duże wydarzenie. To będzie wydarzenie, które ma ambicje zgromadzić 1000 kobiet w technologiach i w informatyce, czego jeszcze tutaj, no jeszcze nikt tego nie dokonał. Okay. I jeszcze się nie zgromadziły, także jesteśmy u progu tego wyzwania. 27 się okaże, czy się udało. Czy jeszcze można się zarejestrować jako uczestniczka lub uczestnik? Tak, bardzo gorąco czekamy na te rejestracje, bo tak jak mówię, zbieramy ten symboliczny 1000 kobiet. Mężczyzn oczywiście również zapraszamy, podkreślam ponownie. Teraz macie dokładnie stronę, na której można się zarejestrować, więc pamiętajcie, to jest adres, na który można się zarejestrować. Przypomnijmy go. www.womenintechsummit.pl, czyli okay. womenintechsummit.pl. Klikacie i zaczynacie cały proces rejestracji. Ok, czy w ramach procesu rejestracji są jakieś pytania krytyczne? Czyli on zweryfikuje, czy naprawdę interesujemy się technologią? To znaczy, jeżeli chodzi o studentki, to zadajemy kilka krytycznych pytań o zainteresowanie, o motywację do udziału, dlatego też zwalniamy z opłat. A części dziewczynom też proponujemy nocleg w Warszawie, więc po prostu staramy się wyłapać te najlepiej zmotywowane okay. i najbardziej zdeterminowane, żeby wziąć udział w tym. Natomiast też można po prostu kupić bilet, wtedy nie trzeba odpowiadać na żadne niewygodne pytania. Okej. Okay. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na niewygodne pytania, no to wiesz, że to jest, za tym stoją pewne benefity, ale jeżeli chcesz po prostu być uczestnikiem, który sobie wejdzie w cały proces rejestracji, trochę anonimowo, to oczywiście opcja płatna i warto to realizować i zrobić. Powiedziałaś, że chcecie zapewnić częściowo darmowe uczestnictwo. Jak wam się to udaje zrobić? Kto to finansuje w takim razie? To jest w ogóle niesamowite przedsięwzięcie, dlatego że faktycznie 30 takich największych, najbardziej globalnych partnerów technologicznych zdecydowało się wejść w to przedsięwzięcie, wow. uwierzyło w ten 1000 kobiet i jest to dla nich ważne, dlatego no, jestem pełna podziwu. My z tymi partnerami się spotykamy co jakiś czas, razem rozwijamy koncepcję tego wydarzenia, mówimy sobie, co jest ważne, jak to zrobić. Tam jest strasznie dużo takiej dobrej woli, mhm. takiego zaangażowania ponad po prostu zwykłe wydarzenie, tak? Czyli nie tylko, że te firmy zaprosiły najlepsze osoby z całego świata, ze swoich struktur, takie na poziomie naprawdę globalnego zarządu, czy też osób, które jeżdżą w całym świecie, opowiadają na przykład o technologiach, o nauce, czy takich advocates, evangelist, mhm. czyli takie naprawdę nazwiska z najwyższej półki, no to też wspierają nas na każdy inny możliwy sposób. No przecież, żeby sprowadzić na przykład 100 Ukrainek, 25 Białorusinek, ileś Kazaszek, Tadżyczki, no to też trzeba było im stworzyć warunki przyjazdu, opłacić bilety, także my to wszystko robimy razem. Jest naprawdę szereg instytucji partnerskich i firmy technologiczne i różnego rodzaju instytucje publiczne, które się w to zdecydowały zaangażować. Wydaje mi się, że, no, że to jest dosyć niezwykły zestaw partnerski, bo jest i miasto Warszawa, i Ministerstwo Nauki, i Fulbright daje stypendia naukowcom na przyjazd na to wydarzenie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ściąga ludzi z całego tego regionu. Jest też German Marshall Fund, instytucja, która działa w ogóle w Niemczech, a nie w Polsce, która właśnie zaprasza Białorusinki na to nasze wydarzenie. Jest ambasada Stanów Zjednoczonych, która też po prostu dokłada się do tego wszystkiego. Także naprawdę ja jestem pod takim wielkim wrażeniem, jestem strasznie zbudowana, że tym wszystkim partnerom się to chce i że, no, że tak się potrafią zaangażować, że uważam, że to jest ważne. Mi to też dodaje skrzydeł. Okej. Okay. Jeśli chodzi o część merytoryczną, to się będzie działo? W części merytorycznej mamy takie mowy wiodące, takie keynote'y i tu mamy 25, czyli dosyć rekordowa liczba keynote speakerów. To właśnie są te wielkie nazwiska z całego świata, jak na przykład Sara Clutterbuck, to jest szefowa inżynierów w YouTube z Mountain View, czy jest Corinne, założycielka TomTom'a, czy mamy też panie z takich fajnych instytucji jak Google, właśnie ta część Mountain View, czy mamy też DeepMind, czyli najgorętszy adres, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Także mamy naprawdę wspaniałe, inspiracyjne keynote speech'e i o technologiach, i o przyszłości, ale też osobiste historie tych kobiet sukcesu. I oczywiście mężczyzn również, bo będzie na przykład szef wszystkich rektorów europejskich, będzie wiceprezydent stowarzyszenia IEEE, które jest największym stowarzyszeniem inżynierskim na świecie, ma 500 000 członków. Wow. Czyli mądrzy panowie też tutaj przyjadą i będą mówić do naszych mądrych panów właśnie, dlaczego warto.
Do tego mamy 50 warsztatów, tak? Czyli co godzinę właściwie rozpoczyna się jednocześnie kilka warsztatów takich już stricte praktycznych, technicznych pod potrzeby różnych grup. I dla studentów są, i dla pań, które na przykład już gdzieś tam są w połowie swojej kariery, zastanawiają się co dalej. I takie tematy nowinkowe typu 5G, ale nawet 6G mamy już. Także staramy się tutaj te najciekawsze rzeczy poruszać. Też tematy karierowe, tematy kobiece, powiedziałabym, na przykład matki w IT, co z przerwą w pracy. No a do tego mamy też wielką imprezę. Robimy, to nazywamy Big Fat Celebration of Women in Computing w Centrum Nauki Kopernik, czyli wielka impreza na 1000 kobiet. Bierzemy całe centrum, dzięki uprzejmości miasta. I tam mamy DJ-a, mamy całą ekspozycję do zabawy, mamy wino, jedzenie i mamy jeszcze planetarium. Także zapraszam w ogóle, ja myślę, że to będzie coś niebywałego. Z absolutną przyjemnością się tam naprawdę bardzo chętnie pojawię, po to, żebyśmy później mogli też się spotkać i porozmawiać o tym, jak było. No a dzień przed, wieczorem zapraszamy na taki cykl w ogóle w całej Warszawie dziejących się wydarzeń, to się nazywa Tech Warsaw Welcomes. Czyli po prostu w różnych ciekawych instytucjach, miejscach, firmach mamy mniejsze imprezy powitalne, czyli właściwie osoba uczestnicząca w tym całym wydarzeniu może sobie wybrać, może sobie chodzić po całej Warszawie i odwiedzać różnego rodzaju koktajle, przyjęcia, prezentacje, różne fajne networkingowe wydarzenia. Wow, to potężna organizacja. Ile osób pracuje przy projekcie? No jest nas coraz więcej siłą rzeczy. Im bardziej zbliża się ten deadline, to ten zespół rośnie. No my tak bazowo jesteśmy w 5 dziewczyn od projektów w ogóle tych kobieco-technologicznych, ale do tego też mamy teraz do dyspozycji perspektywy, które są wydawnictwem, więc mamy tam i studia IT, różnego rodzaju inną pomoc wydawniczą, redakcyjną, graficzną. Także w tym momencie no, powiedziałabym, że jest to potężna już stawka osób i do tego jeszcze udało nam się zwerbować ze 150 wolontariuszy, którzy chcą po prostu pomóc przy tym wydarzeniu, co też jest niebywałe, uważam. No. I to są tacy wolontariusze, że nie po prostu chcą być zwolnieni z opłaty, przyjść i tam udawać, że coś robią, tylko oni zgłaszają się już wcześniej, że oni chcą przed summitem jeszcze nam pomagać, już na przykład działają w zakresie IT, bo mamy dziewczyny z IT, więc to się dzieje, więc wydaje mi się, że to pokazuje też siłę i że to jest strasznie potrzebne wydarzenie, bo oprócz tego, że to jest wydarzenie techowe, ze super speakerami z całego świata, z taką wiedzą najnowszą, nie ustępująca żadnej innej imprezie na pewno w regionie pod kątem właśnie merytoryki takiej naprawdę konkretnej, no to do tego mamy mnóstwo inspiracji takiej właśnie pokazującej ten sukces kobiet, tą siłę kobiet, pokazującej tą przyszłość, w której kobiety będą miały dużo do powiedzenia. I wydaje mi się, że i te panie doświadczone bardzo tego potrzebują, bardzo chcą to tworzyć, bardzo chcą też siebie dać, być mentorkami, opowiadać te swoje historie, jak im się udało, czy prezeski firm technologicznych, czy panie, które mają super ekspertyzę w różnych bardzo techowych tematach. I te młode dziewczyny, które po prostu żyją w trochę innym świecie, już pewne rzeczy są dla nich oczywiste, natomiast też zdają sobie sprawę, że branża taka tych najciekawszych technologii, tych też właśnie związanych ze sztuczną inteligencją, czy właśnie z różnymi nowymi tematami, czy po prostu z computer science, że ona cały czas jest zdominowana przez mężczyzn, więc kobiety muszą się trzymać w pewnym sensie i razem, i wspierać, i pokazywać swoją siłę, i uczyć się też pewnych specyficznych rzeczy, jak na przykład negocjacje. Trochę tego nie umiemy. Okazuje się. Nie mamy też pewności siebie aż tak dużo jak faceci. To wszystko pokazują badania, prawda? Ty jako psycholog na pewno się orientujesz, jak to wszystko działa. Także my potrzebujemy takiego kopa, wiesz, raz w roku sobie zrobić takie zanurzenie w takiej poczuciu siły kobiet. I technologii oczywiście do tego. To jest niesamowite. Ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zrobili i postawili tutaj kropkę. Dlatego, że ja mam cały szereg pytań dotyczących tego, co wy robicie oprócz tego wydarzenia. Jak wy dzisiaj w ogóle podchodzicie do kobiet w technologii, do ich wspierania, ale to bym chciał zostawić na kolejny odcinek. A dzisiaj poprosić was o wyrażenie swoich reakcji, jeżeli uważacie, że był wartościowy, kciuk w górę, serduszko lub wow, jeżeli uważacie, że był słaby, możecie zrobić wrr, a jeżeli uważacie, że naprawdę warto udostępniać dalej, to pamiętajcie, sharing is caring. Puśćcie dalej, niech wieść o imprezie technologicznej dla kobiet, 100 kobiet z regionu tysiąca. Znaczy 1000 kobiet z regionu trochę szerzej definiowanego niż
Polska i trzy kraje dookoła. To jest w ogóle unikalne, który będzie w Warszawie 27-28 listopada. Więcej informacji na stronie, którą w tej chwili widzicie. Zarejestrujcie się, weźcie udział. A już za jakiś czas spotkamy się i porozmawiamy o kolejnych projektach. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam jutro na 13.10 Uchery, a waszym gościem była Bianka Siwińska, Perspektywy. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.